Siemanko! Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi. Jak co tydzień spotykamy się w odcinku kulinarnym i będziemy dzisiaj robić coś na słodko. Odcinek z koreańskim chlebkiem cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i dostałam bardzo dużo zdjęć waszych chlebków, za co bardzo dziękuję. Więc dzisiaj znowu wypieki drożdżowe, znowu można powiedzieć, że chlebek, ale w formie bułeczek i to będą kawowe bułeczki. Raczej nigdzie w Polsce nie spotkałam się z takimi bułeczkami, a są one naprawdę pyszne. Pierwszy raz jadłam je, kiedy pracowałam w Seulu i jeździłam sobie czasami na zakupy 2 stacje metra dalej od mojej pracy i tam była stacja Shindorim. Shindorimyok, taką śmieszną ma nazwę. I tam na całej stacji roznosił się zapach kawy i drożdżowych wypieków. No to było coś pięknego, nie można się było oprzeć i tego nie kupić. Więc ja tam się najadłam tych bułeczek naprawdę bardzo dużo. Teraz mieszkam dość daleko tamtej stacji i nie mam często okazji jeść tych bułeczek, chociaż są one chyba dostępne we wszystkich piekarniach ogólnie sieciowych. No ale postanowiłam odtworzyć ten przepis w domu. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał. Wszystkie składniki, których będziemy używać do przygotowywania tych bułeczek, są dostępne w każdym polskim supermarkecie, więc bez problemu zrobicie je w domu. Więc co? Zaczynamy! Będziemy używać kawy rozpuszczalnej, ale na razie nie teraz. Teraz przygotujemy sobie tylko ciasto, żeby nam wyrosło. Ja tutaj mam koreańską kawę Maxim i nie wiem, czy wiecie, ale taka kawa jest najbardziej popularna w Korei. Te wszystkie dostępne w Europie Nescafe, jakieś takie inne kawy nie są tak popularne jak kawa Maxim. I no, ja na co dzień nie piję kawy rozpuszczalnej, ale do takich wypieków konieczna jest kawa rozpuszczalna, bo nie uzyskamy takiego samego efektu używając parzonej kawy. Musielibyśmy użyć bardzo dużo płynu, a nie jest to wskazane w tym wypieku. Dobrze, ja gadam za dużo, nie wiecie o co chodzi, bo jeszcze nie robimy nic z tą kawą, ja już to coś tam wyjaśniam, więc najpierw przejdźmy do ciasta. Będziemy sobie przygotowywać ciasto drożdżowe na około 6 bułeczek, zależnie od wielkości. Ono będzie musiało wyrastać godzinę, więc muszę je szybko zrobić. Oczywiście wszystkie składniki do przepisu znajdą się w opisie pod filmikiem. Ja zaczynam już. Po pierwsze będziemy potrzebować mąki i ja tutaj mam koreańską mąkę do chleba, taką do wypieków drożdżowych. Ona ma po prostu takiego wielkiego rogalika narysowanego na opakowaniu, więc wiem, że to jest mąka do chleba. I tutaj nie jest nigdy napisane, jaki to jest typ mąki, że na przykład 550, ale sprawdziłam i najlepsza będzie moim zdaniem do tego mąka typu 550 albo typu 500, dostępna w każdym supermarkecie, więc kupcie sobie taką. Oczywiście mąka pszenna i będziemy jej tutaj potrzebować 200 gramów. Ja tutaj mam wagę, więc sprawdźmy sobie, ile szklanek to jest te 200 gramów. 200 gramów mąki, czyli około jedna szklanka, taka to jest szklanka zwykła, taka polska szklanka, i pół. Więc półtorej szklanki mąki i przesiewamy sobie ją przez sitko, bo to jest bardzo ważne zawsze. Potrzebuję jeszcze 30 gramów cukru, więc to jest tak 2,5 łyżki. I drożdże. Drożdży, ja używam takich polskich drożdży z doktora Edkera. Mama mi takie wysyła. Mogą być jakiekolwiek drożdże. Instant najlepiej, bo lepiej to na nich wychodzi, o dziwo. To jest porcja na pół kilo mąki, więc ja potrzebuję tak pół paczuszki, więc jedną taką niecałą łyżkę. Będę potrzebowała też szczyptę soli i taką mieszankę 70 ml ciepłej wody i 80 ml ciepłego mleka. Takiego ciepłego, to znaczy około 40 stopni, nie więcej. Mam tutaj 150 ml i będę sobie z tego formować ciasto. Oczywiście te 150 ml to jest dość dużo i musimy sobie zobaczyć, jak tam nam ta mąka wchłonie tą wodę z mlekiem. Możliwe, że nie użyjemy tego całego, więc nie wlewajcie od razu całego, wymieszajcie troszkę i tak wyrabiajcie to ciasto, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Bo mąka mące nierówna, różne są wilgotności, więc nie ma co wlewać od razu, zrobi nam się ciapa, potem dosypimy mąki, potem znowu proporcje nam się zaburzą, będzie mieć za twarde, nie, nie, nie. Wlałam już całość tego mleka z wodą i teraz muszę to sobie wyrobić. Tego ciasta jest dość mało, więc nie muszę sobie tutaj wyrabiać na stolnicy. Mogę sobie po prostu to zagniatać w misce. Dalej nie mam miksera, więc muszę się męczyć ręką. Jeżeli macie taki mikser do wyrabiania ciasta, no to będzie Wam dużo łatwiej. I po tym, jak troszeczkę je sobie tutaj powyrabiamy w tej misce, trochę się klei, ale nie bardzo. I teraz jest najlepszy moment, żeby dodać sobie masło.
Ja tutaj mam 20 gramów masła, czyli jedną łyżkę taką, zobaczcie. Taką jedną łyżkę daję sobie to masło tutaj i wyrabiam to razem. Zrobi mi się to tłuściutkie i przestanie mi się zupełnie kleić. To ma być takie tłuściutkie. Dzięki temu nasze bułeczki będą bardzo delikatne. Ale musimy się teraz bardzo namachać z tym wyrabianiem. Nasze ciasto z takiej ciapy powinno się przemienić w fajne, sprężyste ciasto. Nie żałujcie tutaj czasu na wyrabianie tego ciasta, bo im lepiej one będzie wyrobione, tym lepsze bułeczki będą. Ono już zaczyna już być takie fajne naprawdę. Dobrze, moje ciasto jest gotowe. Wyszła mi taka jedna mała kuleczka. Ale ona sobie tutaj urośnie ładnie. Wkładamy ją do tej miski, w której wyrabialiśmy i przykrywamy ściereczką. Odstawiamy teraz ją na godzinę w ciepłe miejsce i po tej godzinie spotkamy się znowu i będziemy przygotowywać nadzienie do bułeczek i polewę do bułeczek. Tak, ja idę teraz do sklepu po ser kremowy do nadzienia, bo się okazało, że nie mam. I widzimy się za chwilę. Teraz myślę, czas najwyższy zrobić nadzienie do naszych bułeczek. Ja tutaj mam już serek kremowy, kupiłam go sobie przed chwilą i będziemy sobie tutaj go mieszać z cukrem, więc nic trudnego. Potrzebujemy miseczki i serka kremowego. Tego serka będziemy potrzebowali około 100 gramów, więc ja tutaj mam opakowanie 226, więc wezmę sobie tak pół opakowania. Pół opakowania mojego serka już mam w misce i teraz będę potrzebowała cukier. Tego cukru będę potrzebować około 2 łyżki. Ja mam taki cukier drobny, ale najlepszy by tutaj był cukier puder, chociaż powiem Wam, że cukru pudru wcale tak łatwo nie jest dostać w Korei. Trochę się trzeba nachodzić, u mnie w supermarkecie nie było, więc 2 łyżki cukru. I teraz po prostu musimy utrzeć ten serek z cukrem na taką w miarę gładką masę. Dobrze, tak to wygląda, żadna filozofia. Odkładam to sobie tutaj. To już chyba jest gotowe, zaraz sprawdzimy, ale przygotuję sobie jeszcze blaszkę z papierem do pieczenia. Mam już blaszkę z papierem do pieczenia i zobaczmy moje ciasto, jak ono tu wygląda. Otwieramy. Jest, podwoiło swoją objętość zdecydowanie. Przekładam sobie to ciasto. Ta poprzednia miska mi się już do niczego nie przyda, ale ściereczka mi się przyda na pewno. I tak, przekładam sobie i teraz będę formowała z tego ciasta, nie wiem czy tutaj to widać, ale ono się w ogóle nie klei. Jest takie bardzo fajne, sprężyste, no piękne jest. Muszę je sobie zagnieść parę razy, zobaczcie, nie przykleja mi się ani trochę do stolnicy. Wow! Ale czad, no nie? I muszę je sobie podzielić na 6 części. Mam tu takie coś do dzielenia ciasta, więc podzielę sobie to na 3 części. Oczywiście nie będą one równe, bo jak wiecie zresztą nie jestem mistrzem precyzji. 3 części i każdą z tych części na pół. Mam 6 kuleczek i z tych 6 kuleczek muszę uformować 6 bułeczek. Mam też wałek i będziemy sobie teraz nadziewać te bułeczki, nadziejemy je sobie tym serkiem kremowym. Tutaj sobie rozwałkuję troszkę, żeby mi było łatwiej. Tak sobie zrobię i do środka łyżeczka serka. I zamykamy. Zamykamy to porządnie, żeby nam serek nie wyszedł ze środka. Odkładamy na papier do pieczenia i przykrywamy sobie już ściereczką, żeby nam to rosło ładnie, żeby nam nic nie wyschło. Zwykle są sprzedawane dwie wersje tych bułeczek. Jedna jest z masłem w środku, a druga z serkiem kremowym, ale ja wolę te z serkiem, bo te z masłem, one są pyszne, ale za tłusto jest. Tak, potem zje się jedną i mega tłusto się człowiek czuje. Kolejna. I tak robimy z każdą z tych 6 bułeczek. Jedną taką z mniejszą ilością serka i bez polewy kawowej zrobimy dla Sonu. Dobrze, 6 moich bułeczek powstało tutaj. Musimy je sobie tutaj poukładać w jakichś sporych odstępach, żeby one nam jak urosną się nie posklejały za bardzo. I teraz przykrywamy to
Znowu odstawiamy w ciepłe miejsce na pół godziny. Ja sobie wstawię do leciusieńko na 40 stopni nagrzanego piekarnika. Ja wiem, że nie wszystkie piekarniki mają opcję grzania na tylko 40 stopni, więc lepiej odstawcie sobie to w ciepłe miejsce po prostu. Teraz musimy sobie przygotować krem i do przygotowania kremu będziemy używać tej kawy, która tutaj stoi i czeka, więc ja będę potrzebowała jej dwie łyżeczki, takie spore dwie łyżeczki. I jedną łyżkę gorącej wody. Zalewamy kawę tą gorącą wodą i teraz mieszamy kawę z tą wodą tak, żeby wszystkie te granulki nam się tutaj rozpuściły. Więc mieszamy dokładnie. Myślę, że jakoś mi się to udało. Teraz będę potrzebowała cukru, 3 łyżki cukru, 2 łyżki mąki przesianej przez sitko, mąki tortowej. Tym razem używamy innej mąki. Nie używamy już tej mąki, co używaliśmy do ciasta chlebowej, tylko mąki tortowej. 2 łyżki. Pół jajka, czyli po prostu musimy sobie wybić do jakiejś miseczki całe jajko i użyć go tylko pół. Ja tutaj mam już przygotowane pół. No, z drugą połową sobie coś zróbcie. I jedną, bardzo sporą łyżkę miękkiego masła. Musi być takie miękkie. Ale nie rozpuszczone. Absolutnie nie możemy tutaj użyć stopionego masła. Musi być to po prostu miękkie masło. I wszystko teraz ładnie ucieramy ze sobą. Ucieramy porządnie, żeby wszystkie nasze składniki się połączyły. Utarte. Teraz próbujemy kremiku. Smaczny i kawowy. O to nam chodziło. I teraz ja sobie go muszę przełożyć do rękawa cukierniczego. Przekładam sobie całą tą zawartość mojego do rękawa. Myślałam, czy sobie tutaj nie użyć takiej metalowej tytki, ale nie będzie mi potrzebna. Po prostu robimy tutaj, przecinamy. I ja sobie tutaj tylko troszkę uprzątnę. Wróciłam. Bierzemy sobie nasze bułeczki, wyciągamy je. Troszeczkę one mi tutaj urosły, jak widzicie. Super. Teraz bierzemy ten nasz rękaw z tym kremem i będziemy sobie nim ozdabiać bułeczki. Tylko, że musimy sobie tutaj przeciąć i w międzyczasie nagrzewamy piekarnik do 180 stopni. Odcięłam sobie już końcówkę z tej mojej tytki tutaj i będę sobie tak robić, zobaczcie. Zostało mi trochę kremu, bo jednej z tych bułeczek nie przyozdabiam, żeby Sonu miał bez kawy, no bo nie będziemy dziecku kawy dawać. Więc sobie trochę tak na górę, ale nawet jak Wam zostanie kremu, to nie dawajcie sobie go więcej, bo on Wam się rozleje potem po całej blaszce, więc lepiej już go sobie zostawić. Te bułeczki będę teraz wkładała do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 20 minut. Dobrze, pozostało nam poczekać 20 minut, aż bułeczki się upieką. Myślę, że Sonu już chce się bawić, więc nie będziemy go tu trzymać. Więc tylko powiemy pa pa! Sonu, pa pa! O! Sonu zmienił styl na bardziej koreański. Chyba nie będzie dzisiaj pa pa. O, jest! Tak się prezentują moje bułeczki. Zobaczcie, ta polewa z góry troszkę jej spłynęła, ale to nic. Jest taka chrupiąca tutaj, więc super. Tutaj mam bułeczkę Sonu, potem mu damy do spróbowania, ale niech ustygnie, żeby go brzuszek nie bolał. A ja tutaj już będę próbować takiej ciepłej. Zobaczymy. Bierzemy jedną. Tam jest w środku ten kremowy serek, zobaczymy jak on wygląda. Ale gorące, żeby mnie brzuch nie bolał. Pychotka. Przez to, że daliśmy tutaj masło, te bułeczki są bardzo mięciutkie, jak taka chałeczka, tak się fajnie dzielą. W środku jest ten serek słodziutki, na górze polewa z kawy i powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię kawę, więc ja bym tu dała nawet jeszcze z łyżeczkę jedną całą albo i z dwie kawy, ale nie będę tego jeść sama, więc nie dałam. Jeżeli bardzo lubicie kawę, to nie musicie się bardzo trzymać tych moich dwóch łyżeczek i możecie dodać jej troszkę więcej. Tak, a ja sobie tutaj będę jeść. Ja już chyba mówię papa, zostaję z tymi bułeczkami. Myślę, że dobrze się nimi zaopiekuję. I subskrybujcie, klikajcie łapki w górę i nie wyłączajcie odbiorników, bo chyba zaraz będzie Sonu jadł swoją bułeczkę i na pewno jesteście ciekawi, czy mu smakuje. To papa!
Niedobre. To jest ryż? Mamo, ryżę daj.